Panie, z rana usłysz mój głos. Z rana zaniosę do Ciebie modlitwę i będę czekał. Psalm 5, werset 4. Wypatrywanie wysłuchania modlitw. Pan Jezus żył w czasie wyczekiwania, że Bóg odpowie na zanoszone przez Niego modlitwy. W Jego przypadku szło to aż tak daleko, że w modlitwie wypowiedzianej publicznie mógł wyrazić swoją pewność. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 42 werset. Psalmista, autor psalmu 5, o poranku zanosił przed Boga sprawy leżące mu na sercu, a potem wypatrywał wysłuchania tych modlitw. Także prorok Habakuk nosił w sobie oczekiwanie, że Bóg odpowie na jego modlitwę, ponieważ powiedział: muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Księga Habakuka, rozdział 2, werset 1. Prorok Micheasz wyznał w ciężkim czasie: lecz ja będę wypatrywał Pana, będę oczekiwał, wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Księga Micheasza, rozdział 7, werset 7. A Eliasz siedmiokrotnie posyłał swojego sługę, aby zobaczyć, czy nie nadchodzi wysłuchanie modlitwy. To widać w pierwszej królewskiej 18:43. Jakże często przytrafia się nam, że rankiem wprawdzie udajemy się na modlitwę, ale już w południe nie wiemy dokładnie, o co tak właściwie modliliśmy się z rana. Bóg cieszy się z tego, gdy liczymy na to, że On zareaguje na naszą modlitwę i gdy z tego powodu świadomie wyczekujemy oznak wysłuchania. On jest tym, który wysłuchuje modlitw. Tak jest w psalmie 65, wersecie 3. A my uczcimy Go przez to, że będziemy wyczekiwać, iż On da swoją odpowiedź na zaniesioną przed Jego obliczem modlitwę. I tutaj warto zwrócić uwagę, czy jeszcze przypominasz sobie wieczorem, jakie sprawy i prośby zanosiłeś przed Boga w swoich modlitwach w ciągu dnia? Jak bardzo oczekujesz, że On da swoją odpowiedź na Twoje modlitwy i po czym praktycznie można poznać, że masz w sobie to oczekiwanie? Co może być Ci pomocą w tym, aby więcej wypatrywać wysłuchania modlitw przez Pana Jezusa?